W ostatnim czasie pojawiło się badanie zlecone przez Komisję Europejską, z którego wynika, że większość Polaków jest za odejściem od złotówki. Badanie radykalnie odbiega od wszystkich dotąd przeprowadzonych. Eurobarometr to międzynarodowy projekt regularnego badania opinii publicznej realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej. Według niego 56% badanych jest za przyjęciem nowej waluty. Jednocześnie 74% Polaków obawia się wzrostu cen. Zupełnie inne dane pokazuje badanie UCE Research, z którego wynika, że 53% Polaków jest przeciw wprowadzeniu euro, a za tylko 25%. Przeciwnym wprowadzeniu unijnej waluty jest Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Własna waluta jest niezwykle korzystna dla kraju, który się rozwija. Dzięki temu mamy trwałe warunki, by iść szybciej o 2-2,5% niż bogate państwa Unii Europejskiej. Własną walutę trzeba utrzymać, nie jak niektórzy mówią, najdłużej jak się da, ale utrzymać na zawsze. W Sejmie wizja wprowadzenia euro również ma swoich zwolenników oraz przeciwników. Na razie suwerenną walutą Polsce jest złoty i tak powinno zostać. Narodowy Bank Polski dzisiaj pełni zarząd nad walutą i powinno tak pozostać nadal. Żałuję, dlatego że dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innej gospodarczej rzeczywistości, nie mówiąc też o politycznej. Polska traci na braku euro rocznie kilkanaście miliardów złotych. Politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy chętnie powołują się na wyniki przedstawione przez Eurobarometr. To badanie może być obciążone błędami, a wpływ na ten wynik może mieć pandemia, mówi socjolog dr Jakub Koper. Może wynika z tego, że jesteśmy w trakcie pandemii, a może coś by się zmieniło, a może jakoś lepiej byśmy na tym wyszli. Polacy od dawna byli przeciw euro. Jedynie około 25% respondentów opowiadało się za zmianą waluty, a obecny czas nie byłby dobrym momentem na taką zmianę, mówi ekspert do spraw finansów i bankowości Paweł Dołkowski. Strefa euro i owszem, no ale wiemy, że jeszcze nie teraz. W dobie kryzysu, to pokazują lata przeszłe, Polska przechodziła łagodniej skutki kryzysu przez to, że mieliśmy swoją walutę, tak? Walutę złotego, a nie euro. Rezygnacja ze złotego to krok w stronę utraty suwerenności finansowej, mówi poseł Konfederacji Robert Winnicki. Także to jest bardzo zły pomysł, żeby odchodzić od złotówki na rzecz euro. Wiele państw Unii Europejskiej ma bardzo złe doświadczenia. Drożyzna, utrata kontroli nad własnym pieniądzem, utrata zdolności reagowania na zmiany sytuacji gospodarczej. To byłby fatalny pomysł i nie należy go realizować. Według założeń Unii Europejskiej euro miało obowiązywać we wszystkich unijnych państwach. Jednak w rzeczywistości obecnie możemy nią płacić w 19 krajach.